Dobry wieczór, minęła 19.30, czas na dziennik. W krakowskim liceum imienia Jana III Sobieskiego z młodzieżą spotkali się kandydaci na radnych do Wojewódzkiej i Dzielnicowej Rady Narodowej. Oto jakie czekały na nich sprawy i problemy. Gdybyście mieli przekazać kandydatom na radnych swoje wypracowania, to jakie najbardziej nurtujące Was sprawy chcielibyście w nich przekazać? Mnie się wydaje, że chyba przede wszystkim sprawy handlu, no bo jest to rzecz, która nas wszystkich dotyczy i w sumie, która zajmuje i przysparza nam najwięcej problemów. No wydaje mi się, że słabego zaopatrzenia, wysokich cen, a stosunkowo niskiej jakości towarów. No i chyba mi się wydaje szczerze, że sprawy gastronomii, mała ilość punktów gastronomicznych w Krakowie, gdzie można, w ogóle mała ilość w centrum, nie mówiąc już o obrzeżach, gdzie można dość tanio i szybko zjeść. No ja bym zajęła się sprawą ochrony środowiska. Tutaj Kraków jest takim szczególnym miastem, ma takie szczególne położenie geograficzne, duża ilość zakładów przemysłowych i no zła jest właśnie ochrona środowiska, co powoduje niszczenia zabytków. Kraków jest przecież pięknym miastem, a także choroby u dzieci, szczególnie tutaj jest anemia. Wydaje mi się, że zdrowie nas wszystkich powinno przede wszystkim interesować i o to powinniśmy dbać. Ja myślę, że w momencie, gdyby taki radny pomógł młodzieży, to później sama młodzież wyszłaby z jakąś inicjatywą w sprawach środowiska, czy ochrony zdrowia, czy też innych. I dlatego też właśnie główny problem, który może nurtuje teraz młodzież, to jest problem warunków nauki i potem warunków pracy. Mówiono również o samorządności i o radach społecznych szkoły, o potrzebie ściślejszych niż do tej pory kontaktów ze środowiskami naukowymi, twórczymi i robotniczymi. Czy Państwa zdaniem jesteście w stanie podołać wszystkim zadaniom stawianym obecnie przez młodzież i które z nich uważacie za najważniejsze? Chciałem tu zaznaczyć jedną rzecz, która mi się tu po tym spotkaniu nasuwa, to jest to, jak istotna jest rola szkoły w tym wszystkim, a szczególnie w procesie wychowania młodzieży, gdyż takie, jakie te pokolenia będą, to jest zależne od domu rodzinnego, jak również od szkoły. Myślę, że w radach jest dużo szans, żeby zadbać w podejmowaniu problemów, w rozwiązywaniu tych problemów o miejsce dla młodych. Myślę tu głównie o zabezpieczenie ich startu w dorosłe życie. Myślę o pomocy w uzyskaniu mieszkania, w uzyskaniu dobrej pracy, a poza tym już w samej pracy myślę o właściwym wprowadzeniu w dorosłe życie. W tym dzienniku to już wszystko. Do zobaczenia.